Szanowni Państwo, w tym czasie, jak mówiłem, od 19 maja do minionego poniedziałku rywalizowało 14 par, na które przyszło bardzo dużo głosów, dokładnie 5335. Jak Państwo widzieliście, rywalizacja była no niemalże do ostatnich minut, tak? Bo dwie pary walczyły faktycznie do północy. Szanowni Państwo, jako się rzekło, od 5 miejsca pozwalamy sobie wymieniać nagrodzonych. Agnieszka Majda i Piotr Pytus. Bardzo prosimy do nas. Piąte miejsce, 275 głosów. Jak wpadliście na ten plebiscyt? Czy ktoś wam go podpowiedział? Czy była zgoda co do startu? Czy ktoś kogoś przekonywał? Przeglądając stronę Gazety Lubelskiej, zobaczyliśmy, że jest ogłoszenie o konkursie. No i chyba ja przekonywałem tutaj narzeczoną do strony. Pani Hanna o panu Sebastianie. Wpadł mi w oko na przeglądzie kapel rockowych, to widać, w 2005 roku i od tego czasu już wypaść nie chcę. Bez niego jestem tylko połówką niedojrzałego, kwaśnego jabłka. Razem będziemy biegać boso. To mi zaimponowało, bardzo mi się to podobało. Biegać boso po trawie w wiosennym słońcu, odganiać się od komarów letnią porą, budować ludziki z kasztanów podczas jesiennych deszczów i lepić bałwana mroźną zimą. Tak to będzie trudno, tak? Trzecie miejsce, Marta Machnowska i Marcin Bednarek. Para numer 8, 450. Szanowni Państwo, drugie miejsce, Monika Nowicz i Filip Danowski. 1683 głosy. I teraz tak, przeczytam głośno, co Państwo o sobie napisali, żeby nie było. Pani Monika o panu Filipie. Wpadł mi w... Aha, tu było wierszem, faktycznie. Wpadł mi w oko. Filip fajny, czasem myślę, że jest idealny. Bez niego jest mi nudno, natomiast przy nim o dobry humor nie trudno. Razem będziemy żyć, póki nas nie rozdzieli czas. I pan Filip o pani Monice. Wpadła mi w oko. Monia ładna i do tego bardzo zabawna. Bez niej czuję się nieswojo, bo tylko przy niej jestem naprawdę sobą. Razem będziemy szczęściem oblani i przez innych naszej miłości podziwiani. Znacie, że nasz plebiscyt wygrali pani Katarzyna Adamiczyn i pan Kajetan Ganicz. Zapraszam. 1681 głosów. Ciężko było wygrać? Szczególnie ciężko na sam koniec, kiedy wszystkie telefony już były zablokowane i trzeba było wysyłać SMS-y z kolejnych źródeł, jak nawet modemy internetowe od dostawców telefonii komórkowej. Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo pogratulować drugiej parze walki do ostatniej chwili. I przeprosić się za to, że w momencie, w którym spadła nam, powiedzmy, odległość pomiędzy nami, oni się jeszcze bardziej w to zaangażowali. My w tym czasie organizowaliśmy kolejne telefony, z których możemy wysyłać głos.